imieniu CWKS Resowia Rzeszów S.A. witamy na briefingu prasowym WR Sport, Centrum Sportu i Rozrywki w Świlczy. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji i poznaniu osoby nowego szkoleniowca Resowi. Jak wszyscy wiemy, został nim pan Rafał Ulatowski. Trenerzy, witamy raz jeszcze w Rzeszowie. Pragnę także powitać osobę prezesa Resowi, pana Leszka Bartnickiego. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do serii pytań od państwa, proszę o kilka słów tytułem wprowadzenia. Oddaję głos prezesowi Resowi. Dzień dobry, ja również witam państwa. Na początek podziękowania dla WR Sport w Świlczy, dla pana Marka Piskura, dzięki którego gościnności już drugi tydzień, mimo niesprzyjającej aury, mam okazję naprawdę trenować w dobrych warunkach. I myślę, że to jest nie do przecenienia i mam nadzieję, że te poty wylewane tutaj w Świlczy przełożą się już wkrótce na punkty do ligowej tabeli. Tak, wczoraj zaprezentowaliśmy, czy też przedstawiliśmy osobę nowego trenera. Szkoleniowcem Resowi został pan Rafał Ulatowski. Myślę, że osoba, której jakoś szczególnie nie trzeba kibicom piłki nożnej czy dziennikarzom tym bardziej przedstawiać. 50-letni trener, w przeszłości prowadzący 4 zespoły na poziomie ekstraklasy. 5 miejsca wywalczone w ekstraklasie z Zagłębiem Lubin, GKS-em Bełchatów. Jako asystent Mistrzostwo Polski i Superpuchar Polski z Zagłębiem Lubin. Asystent selekcjonera Leo Benhakera. No i przez ostatnie 7 lat, tak naprawdę do lata, związany z najlepszą w Polsce Akademią Lecha Poznań, gdzie też miał okazję i tymczasowo prowadzić pierwszy zespół i miał okazję prowadzić rezerwy, z którymi awansował jako pierwszymi rezerwami w Polsce na poziom drugiej ligi. Przewinęło się też przez trenerskie ręce trenera Ulatowskiego kilku obecnych reprezentantów Polski, że wymienię Modera, Skurasia, Puchacza, Kamińskiego, Marchwińskiego. Także zanim pewnie jakieś szczegółowe pytania, dlaczego akurat zdecydowaliśmy się na osobę trenera Rafała Ulatowskiego. Przede wszystkim to nie będzie tylko, czy to w naszym zamyśle, w moim zamyśle ma nie być tylko osoba związana z pierwszym zespołem, bo Resowia to nie jest tylko pierwszy zespół. I bardzo zależało mi na tym, żeby znaleźć osobę, która połączy we właściwy sposób pierwszy zespół z zespołem rezerw, z grupami młodzieżowymi. Szukałem kogoś, kto będzie mógł również swoje pozytywne piętno odcisnąć na młodych zawodnikach, których w kadrze czy też pierwszego zespołu, czy też innych drużyn Resowi nie brakuje, a którzy, mam wrażenie, w ostatnim czasie nie dostawali szans albo dostawali zdecydowanie za mało szans i myślę, że ten brak rozwoju indywidualnego poszczególnych zawodników, szczególnie młodych zawodników, to było coś, co patrząc na Resowie w ostatnim czasie bardzo mnie osobiście bolało i szukając odpowiedniego trenera myślałem o tym, aby to nie była tylko osoba związana z pierwszym zespołem, ale osoba, która się poświęci temu klubowi, która będzie w tym klubie spędzała wiele godzin dziennie, ale nie tylko patrząc na to, co się dzieje w pierwszym zespole, ale też patrząc na to, co się dzieje po sąsiedzku, czyli w akademii, czy też na boisku, gdzie trenuje drugi zespół. Trener z jednej strony już doświadczony w polskiej piłce, ale z drugiej strony też trener głodny pracy i myślę, że od pierwszego naszego spotkania myślę, że widać było tę chęć, ten zapał w oczach trenera, który mam wrażenie już też piłkarze od wczoraj zobaczyli i mam nadzieję, że tak będzie dalej, to pokrótce, natomiast myślę, że jesteśmy do państwa dyspozycji, chyba że trener chce jakieś słowo wstępne. Wszystko zostało wypowiedziane. Dzień dobry państwu. Nic bym lepiej chyba nie dodał, bo cała gdzieś tam ścieżka, którą podążałem do tej pory, to przez pana prezesa, to została ładnie wyrecytowana. W związku z tym raczej zapraszam do pytań.
bo na pytaniach i odpowiedziach będziemy wtedy sobie tak... Pierwsze pytanie, słuchajcie, mam prośbę, ponieważ jesteście Państwo pierwszy raz tutaj, chciałbym, żebyście się też przedstawili, tak? Przepraszam, bo nie znam, żebym wiedział, skąd jesteście po prostu, żeby na przyszłość, żebyśmy, jak się spotkamy na ulicy, żebyśmy wiedzieli. Oczywiście, kto? Mikrofon trzymam. Paweł Beznam, Telewizja Polska Rzeszów. Trenerze, jak długo Pan zastanawiał się, czy podjąć to wyzwanie, ile ten proces decyzyjny trwał i jak Pan ocenia sytuację dziś Resowi i jakie Pan widzi wyjście pozytywne tej drużyny z tej sytuacji, z tego miejsca, tabeli. Chęć powrotu do piłki tej dużej, bo nazywam to piłką dorosłą, była bardzo, bardzo mocna i pierwszy kontakt od Pana Prezesa na pewno też odebrałem jako duże zaskoczenie, bo myślałem, że będziemy rozmawiać o innych sprawach, a okazało się, jakie cele prezes widzi przede mną. Samą decyzję podjąłem bardzo szybko i postanowiłem w tym momencie uciec troszkę od takiego obowiązującego schematu, że przed podjęciem decyzji dzwonisz do różnych ludzi, którzy byli blisko w klubie, znają piłkarzy, znają sztab i uwarunkowania, jakie są, infrastrukturę itd., itd. Skupiłem się na tym, że ta chęć powrotu do piłki i entuzjazm, jaki miałem, mam i mam nadzieję, że będę miał, przeważyły wszystkie inne rzeczy, które mogłyby mi w tym procesie zaszkodzić. Natomiast oczywiście przełożony mecz z Wisłą Płock, to, że są trudne warunki do treningu, to wiecie, to są takie decyzje bardzo trudne do podjęcia, bo człowiek przychodzi, chce wprowadzić coś, co ma w głowie, jakąś swoją ideę, natomiast boisko niekoniecznie do tego może pozwolić, bo wiadomo, jakie mamy warunki dzisiaj. Ale no, absolutnie nie wahałem się, tak. Chciałem podjąć się tego wyzwania, przede wszystkim też praca w oparciu o rozwój takiej akademii, gdzie mamy doskonały internet nowoczesny w Polsce, w tym regionie chyba najlepszy, jaki jest. Osoba też i dyrektora Akademii Darka Jęczkowskiego, którego znam, to też myślę, że współpraca między nami będzie się układać w dobry sposób. Grono młodych zawodników, którzy już trenują w pierwszym zespole i którzy też będą się pojawiać na treningach, może nie dzisiaj, nie jutro, ale z biegiem czasu, bo ja zawsze sobie cenię pracę z młodymi ludźmi, indywidualny ich rozwój i chęć patrzenia, jak oni się rozwijają. To jest coś, co tylko takie wprawne oko, nie wiem, kibica, trenera może zobaczyć, jak z młodego piłkarza staje się dorosłym, już fajnym zawodnikiem. Dlatego nie wahałem się. Absolutnie nie boję się odpowiedzialności. Troszkę mnie to irytuje, to złe słowo, nie? Ale tak spotykam się, że 50-letni trener. Prezes to podkreślił wczoraj, też gdzieś przeczytałem, że 50-letni trener w Resowi. Nie? Czyli już mało z ludzi starszych ode mnie. 50-letni, kurczę, to tak właśnie wygląda, to jakbym był jakim już, nie wiem, no, boomerem, to złe słowo, bo się absolutnie nie czuję. Natomiast oddech czuję młodzieży, która garnie się gdzieś do trenerki, do klubów. I też nawet wczoraj dostałem taką informację, że SMS-a z gratulacjami, że no nie jest łatwo już 50-latkowi nagle wejść w buty trenera jakiegokolwiek zespołu w Polsce. I patrząc na przykład Maćka Kędziorka z Radomiaka, który w poprzedni weekend rozbił kolejnego dobrze zapowiadającego się młodego trenera Daniela Myśliwca, no to rzeczywiście, tak jak spojrzysz na CV trenerów czy na PESEL-e, no to nie jest nas zbyt wielu. Ale na przykład liderem Ekstraklasy jest osoba, która ma siódemkę pierwszą w PESEL-u, trener Jacek Magiera. Ja też mam siódemkę pierwszą w PESEL-u i jest wielu u nas. Jest Marcin Borosz, jest Piotrek Stokowiec w Ekstraklasie, no, trener Fornalik jeszcze jest, trener Jacek Zieliński. No to jest miejsce również i dla takich doświadczonych. Może nie mam siwych włosów, ale mam w sobie tyle doświadczenia, pokory i też chęci do tego, żeby wrócić do dużej piłki i super się cieszę, że w takim momencie, w którym jesteśmy dzisiaj w Resowi, nie jest nam na pewno lekko, łatwo i przyjemnie, ale nadzieja w tym, że wiosnę mamy 16 meczów do rozegrania, bardzo dużo się może zmienić. Jestem pozytywnie bardzo nastawiony do szatni, do zawodników. Mieliśmy wczoraj już i takie spotkanie przed treningiem i sam trening. I mecz na Motorze Lublin, gdzie w niektórych aspektach też wyglądało to jak pojedynek absolutnie nie zespołu, który jest w strefie spadkowej w pierwszej lidze. To są takie momenty optymistyczne, gdzie patrzymy na pewno w przyszłość, że wcale nie musimy na tym miejscu spadkowym zakończyć sezonu i to jest naszym celem i moim też. Oprócz tego, że Młodzież Akademia, to przede wszystkim jest to, żeby Resowia w kolejnym sezonie też grała w pierwszej lidze. Dziękuję.
Dzień dobry. Maciej Decowski, Niemiec, Podkarpacie Lew. Ja najpierw do prezesa mam dwa pytania. Chciałem zapytać o sytuację finansową klubu, bo pojawiają się głosy, że nie wszyscy udziałowcy wywiązują się z umów i czy jest dużo ryzyko braku płynności finansowej. No ja nie wiem w ogóle skąd takie pytania są, dlatego że miałem okazję całkiem niedawno, kilka dni temu oglądać konferencję prasową prezesa jednego z klubów Ekstraklasy, bardzo utytułowanego klubu, i usłyszałem, że wypowiedź, że no nie płacą w tym klubie, ale w większości klubów nie płacą. To ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że żaden zawodnik Resowi na ten moment nie ma nawet złotówki zaległych pensji. Także ci zawodnicy, którzy odeszli z klubu w poprzednim sezonie, też nie mają żadnych zaległości. Także myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na te pytania, bo ja też tutaj słyszałem już jakieś chiobowe wieści, jak to w Resowi jest źle. Nie wiem w ogóle skąd, mogę się tylko domyślać, że są osoby, które nie najlepiej życzą Resowi i stąd też takie bzdurne informacje. A czy wszyscy udziałowcy się wywiązują z umów? Ale to jest sprawa, na ten moment wszyscy się wywiązują z umów, które mają podpisane sponsorskie, tak. Potwierdzam, wszyscy się wywiązują. I drugie pytanie dotyczące trenera, bo dość długo trwał ten proces. Mówiło się wiele, że Resowie rozmawiała z kilkoma trenerami innymi. Czy moje pytanie, czy trener Ulatowski był pierwszym wyborem? Bo pojawiały się takie nazwiska jak Jarosław Skroba, czy Piotr Tworek i Łukasz Mierzejewski. Panie redaktorze, ja zauważyłem u pana taką cechę, że pan mówi, że chodzą słuchy, pan mówi, że się pojawiają. Ja panu powiem taką rzecz. Mam czasami wrażenie, że w Polsce doszliśmy do takiego poziomu. Ja też byłem dziennikarzem, ja wiele rzeczy rozumiem, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj wy dziennikarze jesteście często używani jako narzędzie przez agentów różnych piłkarskich, którzy chcąc wzbudzić zainteresowanie wokół pewnych osób, wypuszczają informacje o tym, kto się kim nie interesuje, kto ma gdzie trafić i tak dalej. Bo ja panu powiem tak, pan licho jakby pan napisał, że Resowie jest zainteresowana trenerem X, ale jak pan pisze artykuł, że do Resowi ma trafić trener X, klub się z nim kontaktował i czekamy tylko na odpowiedź tego trenera, czy on się zgodzi, czy nie, a ja panu powiem, że nikt nawet nie wykonał na ten moment do tego trenera nawet pół telefonu, no to się zastanawiam, o co chodzi tak do końca. Czy to nie jest chęć niektórych trenerów czy niektórych agentów, żeby właśnie swoimi trenerami zainteresować? Czy trener Ulatowski był jedynym trenerem, z którym rozmawialiśmy? Nie, bo jeszcze nigdy mi się w życiu nie zdarzyło w momencie, kiedy wybierałem trenera, żebym ja rozmawiał tylko z jedną osobą. Z różnych powodów, nawet po to, żeby porównać w jakiś sposób pomysł na prowadzenie drużyny różnych trenerów. Czy rozmawiałem z trenerem Skrobaczem? Tak, rozmawiałem z trenerem Skrobaczem. Natomiast trener Skrobacz to nie był trener na ten moment gotowy, żeby już wrócić do prowadzenia zespołu. Natomiast tak jak mówię, Rafał Ulatowski był w grupie trenerów, z którymi rozmawialiśmy i jego wizja jak najbardziej mnie przekonała. Natomiast byli też w gronie tych osób trenerzy, o których nikt z was nigdy nie napisał. Także tak jak mówię, ja też wiem, że w każdym klubie jak jest zwalniany trener, to się pojawia stałe grono nazwisk, bo mamy taki sam przykład teraz w Wiśle Kraków i kopiuj w klej jest lista przynajmniej z 4-5 nazwisk, no bo pewnie jakby pan czy ktokolwiek tutaj z państwa redaktorów usiadł za sterami jakiegoś klubu i musiał znaleźć trenera, no to pierwsze co robi, to jest lista trenerów z UEFA Pro, którzy nie mają aktualnie pracy i kilka nazwisk na pewno by się pojawiało we wszystkich takich analizach. Natomiast tak jak mówię, biorąc pod uwagę to, że ja nie szukałem trenera takiego, który przyjdzie tutaj tylko w roli strażaka, bo też przeczytałem dużo takich, czy też słyszałem takich dużo głosów, że w Resowi to powinien być trener motywator, a niekoniecznie trener, który ma warsztat i chce pracować, albo w ogóle słyszę o jakichś trenerach motywatorach, to trochę się z tego uśmiecham, bo ile można pojechać na motywowaniu i kicie? 2 mecze? Ja znam takiego trenera, wybaczcie, że nie powiem nazwiska, bo ja go bardzo lubię i cenię jako człowieka, który jak przychodzi do klubu, to puszcza zawodnikom gladiatora i robi im test z biegu na 50 metrów, tylko nie mówi im, że wyznacza odcinek 40 metrów i pokazuje im na stoperze, w jakiej są świetnej formie. No można, tylko na jak długo to podziała?
Czy jeżeli tutaj by usiadł pan na miejscu trenera i puścił zawodnikom Krzyżaków, jeszcze sam zaśpiewał Bogu Rodzice, to dużo by to podziałało? Może na jeden mecz by podziałało motywator, tak? Dlatego mówię, to była decyzja przemyślana, czy trwało to długo? Tak, bo to nie jest tak, że chcieliśmy wziąć pierwszego lepszego trenera, bo my jako klub nie możemy sobie też na to pozwolić, żeby wziąć pierwszego lepszego trenera, tylko musi być to decyzja przemyślana. A też no, zdajemy sobie sprawę, że są na pewno kluby, które są bardziej łakomym kąskiem, czy bardziej łakomym kąskiem w sensie miejsca pracy dla trenerów może niż Resowia, dlatego no pewnie gdybyśmy zadzwonili do trenera Macieja Skorży, no to niekoniecznie by był zainteresowany przyjściem do Resowi, tak. Także tak, trochę to trwało, natomiast tak jak mówię, trwało to dlatego, że nie szukaliśmy kogoś, kto przyjdzie i nagle na 2 czy 3 mecze, które zostały do zimy, dokona jakiegoś cudu, tylko szukaliśmy kogoś, kto obroni się pracą na dłuższym dystansie. I jeszcze mam pytanie dotyczące kontraktu trenera, bo nie wiem, czy to gdzieś było zawarte, do kiedy wiąże umowa i czy jest to w jakiś sposób uwarunkowane tym, czy klub pozostanie w pierwszej lidze. Umowa jest do końca sezonu, ale to nie dlatego, że nie wierzymy w dalszą pracę, ale jeżeli będzie nam się dobrze współpracowało, a w to głęboko wierzę, to będziemy mogli podpisywać ze sobą kolejne kontrakty, bo myślę, że trener Ulatowski kiedyś pracował w takim klubie, gdzie podpisano 10-letni kontrakt z jednym trenerem, zresztą z trenerem Ulatowskim też chyba wtedy 2-letni podpisano i jak będzie nam się dobrze współpracowało i będziemy realizować swoje cele i obie strony będą się wywiązywały, i klub ze swoich i trener ze swoich, to ja tylko Państwu powiem, że my z trenerem nie mieliśmy żadnej umowy podpisanej, a trener już i był w niedzielę na meczu Znicza Pruszków z Odrą Opole, żeby obserwować naszych dwóch najbliższych rywali. I wiele innych rzeczy było wczoraj zaplanowanych, zanim w ogóle został kontrakt podpisany. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o dogadywanie warunków, to zajęło nam to ile? 10 sekund i tak naprawdę w pełni zaufania. Ja już wiele też podpisywałem kontraktów trenerskich, gdzie trzeba było spędzić 5 godzin jeszcze z trenerem, jego prawnikiem i szukaniem błędów ortograficznych i przecinków, natomiast tutaj bardziej polegało to na jakimś znalezieniu wspólnego zaufania do siebie i określenia sobie jakichś ram, jak chcemy współpracować. Więc mówię, to czy my byśmy dzisiaj podpisali kontrakt do końca sezonu z opcją automatycznego przedłużenia o rok, 2, 10 i tak dalej, a źle by nam się współpracowało, to i tak by to nic nie dało. Też wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla nas bardzo ważne jest utrzymanie się w pierwszej lidze i to, czy Resowia będzie na poziomie pierwszej ligi, czy też drugiej, to też jest ogromnie ważne dla tego, jak ten klub dalej gdzieś tam będzie funkcjonował, rozwijał się, a wizja powstającego, czy mającego powstawać nowego stadionu, myślę, że wszystkich gdzieś tam napędza do tego, żebyśmy się na tym poziomie przynajmniej pierwszoligowym utrzymali. I pytanie do trenera Ulatowskiego. Trenerze, był pan dość długo poza piłką seniorską i czy to była taka pana decyzja, żeby trochę od tego odpocząć, czy po prostu nie było ofert i nie było propozycji? Prezes tutaj, czytając moje CV, powiedział, że byłem 7 lat w Lechu Poznań. Akademia Lecha Poznań głównie, natomiast w czasie tej akademii też byłem trenerem w drugim zespole seniorskim, raczej grany cały czas juniorami. Ale ktoś, kto nie rozumie samej albo myśli, że Lech Poznań Akademia to jest taka normalna akademia piłkarska, to jest troszkę gdzieś na uboczu tych myśli, bo Lech Poznań jest absolutnie topowy w kraju, nie tylko jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, ale też i o wynajdowanie nowych rozwiązań w piłce nożnej, o szukanie czegoś nowego, o staranie się konkurować z mocniejszymi od siebie topowymi zespołami w Europie. W związku z tym uważam, że będąc dużą częścią wtedy projektu do spraw szkolenia, bo zajmowałem się szkoleniem w akademii, miałem epizody też nawet w pierwszym zespole, kiedy trener Nenad Bielica opuścił klub przez 2 mecze, prowadziłem pierwszy zespół. 1,5 roku w drugim zespole z tym awansem do drugiej ligi, między innymi też takim bardzo emocjonalnym meczem tutaj na Resowi.
No to nie. I przede wszystkim ja codziennie byłem na treningu, bo ja w ostatnim sezonie prowadziłem zajęcia indywidualne z topowymi zawodnikami o olbrzymich umiejętnościach, o takich zawodnikach, którzy w perspektywie sezonu dwóch będą kolejnymi mocnymi ogniwami pierwszego zespołu Lecha. No to ja cały czas byłem i na bieżąco z pierwszym zespołem, z metodologią, jak trenują w pierwszym zespole, jak w drugim. Mieliśmy całą taką oś, gdzie zaczynało się to od pierwszego zespołu, kończyło na grupach młodzieżowych i to wszystko było poukładane w jeden logiczny sposób, w którym też brałem udział, kiedy to wszystko wyznaczyliśmy. Dlatego absolutnie nie widzę, że jestem gdzieś daleko, byłem albo byłem daleko poza dużą piłką. Nie, cały czas byłem, cały czas jeździłem na mecze, na drugą ligę, kiedy Artur Węska objął po mnie zespół. Dlatego nie czuję się absolutnie jako człowiekiem, który nagle przyszedł i musi się odnaleźć. Wprost przeciwnie, dużo pomysłów w głowie, dużo entuzjazmu, chęci do tego, żeby i ci piłkarze, którzy są dzisiaj w szatni, też z naszej współpracy bardzo mocno skorzystali. I w aspekcie takim stricte piłkarskim, ale też myślę, że dzisiaj ten wiek jest fajny, to doświadczenie życiowe, żeby też cały czas, żebyśmy mówili, że dobrzy ludzie są w szatni Resowi i takie mam wrażenie po pierwszym dniu, że jak się spotkaliśmy, to złapaliśmy taki dość pozytywny oddźwięk tego, co mówimy i tego, jak chcemy pracować. Ale czy też panu nie brakowało takiej trochę presji, bo jednak gdzieś tam praca w drugim zespole nie wiąże się, jednak nie ma tam wielu kibiców. A tutaj może na stadionie też czasem nie ma ich zbyt wielu, ale jednak wielu się interesuje tym klubem. Nie ma dla mnie znaczenia, czy mi brakowało, czy nie brakowało. Jestem postawiony przed nowym dziełem w swoim życiu. Chcę pracować w Resowie jak najdłużej, a wiadomo, że będę pracował jak najdłużej, kiedy będziemy dobrze grali, kiedy będziemy wygrywać, kiedy młodzi piłkarze też tutaj na Podkarpaciu będą słyszeli, że być może jest szkoleniowiec, który stawia na młodych i warto tutaj przyjść do Resowi i doskonalić swoje umiejętności. Także to, wie pan, ja presję największą przeżyłem na ławce rezerwowej, kiedy my broniliśmy się przed spadkiem z drugiej ligi i nie wszystko zależało od nas w ostatnim meczu. To jest presja. Kiedy patrzysz na mecz, przegrywasz i z niecierpliwością czekasz na wynik innego meczu. Na żyletki to jest, ja tak to mówię. To jest wtedy presja. W piłce. A tak, to nie. Przyzwyczajony jestem i do radości, bo miałem dużo kapitalnych momentów w piłce, ale jestem przyzwyczajony też i do tego, że jak coś nie idzie, no to wiadomo, że jest jeden winny i to zawsze jest trener. Także to akurat może tutaj to doświadczenie pomaga, także inaczej patrzę na pewne sprawy i absolutnie się tym nie przyjmuję, a wręcz przeciwnie, po tym co jestem drugi dzień dzisiaj, wczoraj miałem świetne spotkanie też z ludźmi na ulicy, takimi widać prawdziwymi resowiakami, kibicami, którzy raczej są pozytywnie nastawieni, dobrze życzą, wierzą w pracę, którą będziemy mogli się obronić. I jeszcze chciałem zapytać, czy będzie pan wykorzystywał gdzieś ten kontakt z Lechem Poznań i jest możliwość sprowadzenia jakichś zawodników z tej drużyny tutaj do Resowi? I ogólnie, czy rozmawiał pan już z prezesem? Może to jeszcze za szybko trochę, prezesem, ale... Prezesem Lecha czy prezesem naszym tutaj? Prezesem Lechem, można powiedzieć. Z prezesem Lechem. Rozmawialiśmy, no ale to też nie tak, tam jest dzisiaj mówienie, kiedy przychodzi nowy trener. Mówię, ale... Ma 20 głodnych gry zawodników o tym, że będziemy szukali wzmocnień na tę i taką pozycję. Nie. Ja wierzę w to, że każdy trener może dać inny impuls temu zespołowi i być może okaże się, że ci zawodnicy, którzy w poprzednich meczach jakoś zawodzili z różnych względów, teraz będą kluczowymi postaciami, bo akurat ten środek treningowy czy to, co mówi trener, działa na nich lepiej niż to, co mówił poprzedni. Może tak być. W związku z tym dzisiaj nie rozmawiamy o tym, kto przyjdzie, kiedy przyjdzie, na jakie pozycje, bo szanujemy tych piłkarzy, którzy są dzisiaj w szatni i to oni mają nam dać jeszcze punkty w tych ostatnich meczach, które są przed nami. Ja tylko wejdę może w słowo przed pytaniem, bo to poniekąd jest związane z pytaniem pana redaktora Decowskiego-Niemca o te wzmocnienia. Ja muszę powiedzieć, że ja gdzieś tam wsłuchuję się w tę retorykę tutaj od kilku miesięcy, która pochodziła z różnych stron. O tym, jak to Resowia ma słaby zespół, ja tak naprawdę nie do końca podzielam to zdanie, dlatego że jeżeli ten zespół, który przez wielu tutaj słyszałem, jest określany jako słaby, zbudowany tak na trytytki i tak dalej, to ja tylko zauważę, że ten zespół wygrał z trzema zespołami pierwszej szóstki, pierwszej lidze. Z trzema też przegrał, ale przegrał z Arką Gdynia liderem 1-2, z Górnikiem Łęczna 1-3, gdzie do 30 minuty graliśmy świetny mecz i powinniśmy prowadzić, i można powiedzieć z pierwszej szóstki jedynie z Odrą Opole przegraliśmy zdecydowanie.
Siódmy w tabeli jest Motor. Też uważam, że zagraliśmy mecz, gdzie nie byliśmy od Motoru gorsi. Czyli patrząc na najlepsze zespoły tej ligi, okazuje się, że my z nimi naprawdę możemy grać jak równy z równym, nierzadko wygrywać. Druga sprawa. Jakby tak spojrzeć na skład z ostatniego meczu z Motorem Lublin, to w składzie Resowi wyszło tylko dwóch piłkarzy, którzy nie grali na poziomie ekstraklasy. Ośmiu grało na poziomie polskiej ekstraklasy, plus do tego zastawny, który grał na poziomie ekstraklasy ukraińskiej, mołdawskiej, ma 8 czy 9 meczów w europejskich pucharach. Ta dwójka, która nie grała w ekstraklasie, to jest Rafał Mikulec. Myślę, że na poziomie pierwszej ligi zawodnik o bardzo uznanej marce. Zresztą świadczy też zainteresowanie innych klubów tym zawodnikiem. I młodzieżowiec Karol Chuchro. Więc pewnie jakby tak zestawić CV piłkarzy Motoru, którzy byli po drugiej stronie, to było tam wielu zawodników o gorszym CV niż są w Resowi. Więc ja tak jak powiedziałem, ja nie szukam cudotwórcy, tylko kogoś, kto z tymi zawodnikami, którzy mają naprawdę niemałe możliwości moim zdaniem i niemałe umiejętności, będzie pracował tak, żeby ten zespół zdobywał punkty. Oczywiście jak w każdej drużynie pewnie do jakichś tam zmian zimą dojdzie, ale tutaj w pełni też zgadzam się z trenerem. My mamy dwa mecze do rozegrania i bardzo głęboko